Będziecie przy okazji tego Majora kupować Viewer Passa? Jak już pewnie każdy z Was doskonale wie, dzisiaj około 6 rano Valve wreszcie wrzuciła aktualizację do Counter-Strike 2, która jest związana ze zbliżającym się Majorem. Wciąż jednak brakuje naklejek, które już niedługo prawdopodobnie zawitają do gry. Pojawiło się kilka pomniejszych zmian w związku z Pikemem w stosunku do poprzednich Majorów. Wcześniej potrzebowaliśmy Viewer Passa, by móc wypełnić naszego Pikema, obecnie nie jest to już wymagane i teraz wszyscy ze statusem Prime są w stanie zrobić swoje typy zupełnie za darmo. Wciąż jednak jeżeli chcemy ukończyć wyzwania i zdobyć nagrody z poszczególnych etapów, trzeba już tego pasa aktywować. Lekko zmienili też samego Pikema. Kiedyś trzeba było wybrać jedną drużynę, która według nas zrobi 3-0 oraz jedną z bilansem 0-3, a do tego 7 formacji, które naszym zdaniem awansują dalej. Teraz musimy wybrać dwie drużyny zarówno z 3-0, jak i 0-3. No i 6 drużyn, które według nas dostaną się do kolejnego etapu. Tym samym do zdobycia jest 10 punktów zamiast 9. Dajcie znać, co w ogóle o tych zmianach sądzicie. Nastąpił wyciek każdej z naklejek, choć istnieje jeszcze oczywiście szansa, że zostanie to zmienione przed oficjalnym wypuszczeniem do gry. Przykładowo TorCS pokazał swoich 8 faworytów, co chodzi o stickery z autografem zawodników. Unikatowo wygląda m.in. ta od Apexa czy też JL-a. Wśród wyróżnionych znalazł się też m.in. nasz polski gracz Siuchy czy też West Melon, czyli zawodnik Clean Vision. Martin RGB przedstawił również naklejki z autografem graczy z Top 20 od HLTV i tak właśnie prezentują się one już w samej grze. Wciąż miejcie to na uwadze, że nie są to jeszcze oficjalne wypuszczone stickery i coś może ulec zmianie i na pewno się to stanie. Zanim jednak przejdziemy do kontrowersji związanych z całą tą aktualizacją, warto rzucić okiem na naklejki nowych drużyn, których jeszcze w grze nie mieliśmy. Przy tym mamy od razu wszystkie 4 warianty. Zwykłą, brokatową, złotą i holo. Wielu twierdzi, że wygląda to jeszcze jak niedokończony produkt. Wystarczy spojrzeć chociażby na brokat Clean Vision i w sumie mają w tym sporo racji. Przy tym wychodzi całe lenistwo Valve, co chodzi o organizowanie tego typu wydarzeń. Gabe Follower przedstawił 4 poziomy medalu z Majora w Kopenhadze. No i ludzie są mocno zawiedzeni tym, jak to ogólnie prezentuje się w samej grze. Oczekiwano lepszej jakości wykonania i samego wyglądu. Dodatkowo Valve całkowicie zamotało się z naklejkami zarówno od Zaju, jak i poza zespołu Koi. Zamiast dodać autografy, które zostały do nich przesłane ostatnio, to postanowili wrzucić podpisy wysłane już lata temu na poprzednie Majory. Jak stwierdził właśnie Mopos, dostałem się w swoim życiu na 3 Majory. W 2020, który został anulowany, na drugim nie było moich naklejek, a teraz na trzecim wrzucili mój podpis z pierwszego Majora, którego wycofali. Podobna historia jest zresztą w przypadku Zaju. Po tym jak Martin RGB przedstawił naklejki, które pojawiły się w plikach gry, do niego w komentarzach odezwał się Jerome Coupe, czyli agent Matthew, który napisał krótko: to nie jest autograf, który został przesłany przez Zaju. Potem dopisując do tego jeszcze: to jego stara naklejka, ale od tego czasu pojawiło się kilka Majorów. Nie ma sensu używać tej z Antwerpii. Valve ma jeszcze szansę naprawić ten błąd przed oficjalnym wypuszczeniem aktualizacji. Nie tylko z podpisami jest problem. Użyto również stare logo Vitality, które nie jest już przez nich używane od 2019 roku i było w tym czasie 3 razy zmieniane, głównie kolorystycznie. Vitality w zasadzie potwierdziło te doniesienie jedną emotką. Piotr Sas słusznie zauważył, że to w zasadzie te same naklejki jak ze Sztokholmu, Antwerpii i Paryża. W punkt napisał tutaj jeden z kolekcjonerów i handlarzy skinów z Counter-Strike'a MVP Has. Valve znowu stało się leniwe, te same nudne naklejki, praktycznie takie same nudne medale. Jedyna nadzieja w holo i brokatach, ale i tak patrząc na screeny są cholernie rozczarowujące. Przy tym Gabe Follower przedstawił w krótkim nagraniu wszystkie 4 rodzaje, biorąc na przykład naklejkę od Donka. Jestem szczerze ciekaw, czy cokolwiek się zmieni już przy ich oficjalnej premierze. Tak jeszcze na chwilę wracając do absurdów, to zawodnik Eternal Fire Wicadia miał spory problem z wysłaniem odpowiedniego autografu, który będzie zaakceptowany przez Valve. 4 marca pierwszy raz poinformował, że jego propozycja została odrzucona. Spróbował zatem kolejny raz i ostatnio znowu napisał, że Valve jego autografu nie zaakceptowali. Przedstawił, co zrobił i społeczność szybko podłapała, że z jego propozycją jest coś nie tak. Do TowerCS napisał, że był to autograf napisany odręcznie. No niestety nie jest to prawda, bo jak zauważył Roma, była to użyta czcionka o nazwie Onagri Regular, dodając tylko taką linię na górze. Ciężko stwierdzić, czy to przez niego premiera naklejek została opóźniona, bo możliwe, że takich przypadków było więcej, plus być może przyczyna takiego stanu rzeczy jest zupełnie inna. Dopiero 13 marca TowerCS oficjalnie poinformował, że naklejka Wicadi w końcu została zaakceptowana. Obecnie na naszym Discordzie trwa event związany z Pikemen na Majorze, a więcej szczegółów znajdziecie już na samym serwerze. Link standardowo w opisie i komentarzu. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na Case Battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w Exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym Daily Case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins.
Profil Intel Extreme Masters oficjalnie przedstawił wszystkie 16 drużyn, jakie pojawią się na IEM-ie w Dallas. Wśród uczestników zabraknie formacji ENS, która jak już doskonale wiecie odpadła z walki o ten turniej na dość wczesnym etapie. W kwalifikacjach udało im się jedynie wygrać z Meti Sport i później było blisko na Heroic i zabrakło niewiele i to samo można też powiedzieć o spotkaniu z Bait. Dwa razy w tych eliminacjach przegraliśmy Ancient bliskim rezultatem. W ostateczności dalej dostało się Virtus Pro, a także Heroic. Dycha po nieudanych kwalifikacjach napisał na Twitterze otwarcie. Nie tylko dzisiaj zagraliśmy słabo, postaramy się naprawić kilka błędów i popracować nad lepszym zgraniem drużynowym. Wszystkie oczy zwrócone są na Majora, odbijemy się. Ostatnio popularny stał się tweet od Austin CS. Napisał tam, że minęło wystarczająco dużo czasu, aby powiedzieć otwarcie, że CS2 jest lepszy niż CSGO. Pod wieloma względami owszem, wciąż jednak problemy z cheaterami skutecznie odciągają mnie od takiego wniosku, bo na tej chwili jest gorzej niż w końcówce Global Offensive. Na tego tweeta odpisali deweloperzy CS-a, którzy stwierdzili, że oni dopiero się rozkręcają. Jestem ciekaw, co tak naprawdę dostaniemy w aktualizacji już po majorowej z drugim sezonem w premierach. Kasterka Lucilus po takim czasie grania w Counter-Strike 2 zauważyła, jak przestarzale wygląda CSGO w porównaniu do jego nowszej wersji, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o granaty dymne. Duża część społeczności stwierdziła, że już nie mogą patrzeć na globala, bo jest on zwyczajnie brzydki i faktycznie bije od niego takim feelingiem gry z 2012 roku. Długoterminowo ta zmiana wersji zdecydowanie wyjdzie CS-owi na dobre. Tom Giordino, pracownik Valve, napisał ważnego tweeta w kontekście kolejnych nowych skamów związanych ze skinami do Counter-Strike'a, a także całym kontem Steam. Coraz częściej w ostatnim czasie dochodzą do niego wiadomości o oszustwach na Discordzie. Valve nie oferuje obsługi klienta ani pomocy w zakresie bezpieczeństwa konta za pośrednictwem innych platform lub aplikacji. Jeśli ktoś skontaktuje się z tobą na Discordzie i zaoferuje pomoc dotyczącą konta Steam, zgłoś tę osobę. Oficjalnie dwóch organizatorów zawodów PGL i Perfect World ogłosili partnerstwo. Tym samym będą ze sobą współpracować przy organizacji wydarzeń w Counter-Strike 2 przez kolejne 3 lata. PGL będzie mogło transmitować wszystkie wydarzenia Perfect World w języku angielskim i posiadają prawa do ich dystrybucji poza Chinami i odwrotnie. Partnerstwo będzie obowiązywać już na Majorze w Kopenhadze, a także w Szanghaju. Firmy współpracowały już ze sobą w podobny sposób właśnie przy CS-ie i Docie w 2017 roku. W ostateczności organizacja Into the Breach pożegnała się z każdym ich zawodnikiem, w tym także z naszym polskim graczem Ralenem. Jak napisał Karol w swoim oświadczeniu, dzisiaj otrzymałem zielone światło, aby podzielić się z wami moją sytuacją. Jestem na liście transferowej i mogę szukać nowego zespołu. Nasz główny cel nie został osiągnięty, czyli zakwalifikowanie się na Majora, dlatego też polityka organizacji się zmienia. Osobiście jest mi trochę smutno, bo gdybym dostał sygnał o obecnej sytuacji, to mógłbym być już w innym miejscu. Jak pewnie słyszeliście, oferty miałem już jakiś czas temu. Również i Crucial, kolejny były gracz Into the Breach, poinformował, że jest gotowy na dołączenie do nowej drużyny. To teraz mamy dla was coś, co pewnie nie za bardzo powinno was dziwić. Największa gwiazda organizacji Vitality Zayu podpisał nowy kontrakt, który sprawi, że będzie związany z tą marką do końca 2026 roku. W ramach uczczenia tego przedłużenia Vitality zaplanowało specjalnie wydarzenie przed wieżą Eiffla, gdzie to Matthew został koronowany na w cudzysłowie króla CS-a. iBallers przesunęło Shina, czyli ich prowadzącego, na ławkę rezerwowych i jako zespół zastanawiają się nad kolejnym krokiem. W najbliższych spotkaniach w ramach zastępstwa zagra Flasha. W niedalekiej przyszłości powinniśmy poznać ostateczną decyzję dotyczącą piątego gracza. Jak stwierdził JW, czasami trzeba podejmować trudne decyzje. Zespół nie posunął się naprzód w sposób, w jaki wszyscy chcieliśmy, więc musimy się trochę wycofać i ponownie ocenić, jak chcemy zrobić postęp. Organizacja GoCent traci cały ich skład. W oficjalnym oświadczeniu stwierdzili, że główny sponsor zespołu zdecydował się anulować współpracę ze skutkiem natychmiastowym zaraz po nieudanych kwalifikacjach do Majora, co spowodowało spory deficyt w budżecie. Nie udało im się znaleźć innego sponsora, co w ostateczności doprowadziło do rozstania zespołem. Obecnie współpracują ze swoimi graczami, aby jak najszybciej znaleźć im nowy dom. Oczywiście to nie ostatnie słowo tej marki i na ten planują stworzyć formację ze szwedzkich talentów. Polski Illuminar Gaming uzupełniło skład na najbliższy sezon. Poza rzecz jasna Furlanem i PHR-em, którzy pozostali w drużynie, od teraz mamy tam jeszcze Aneraxa, Case'a, Ultimate'a i Spławika w roli trenera. Młodszy brat Screamanivera dzisiaj ogłosił, że odchodzi od sceny Valoranta i chce zacząć kolejny rozdział w swoim życiu, jakim jest spełnienie marzeń w Counter-Strike'u. Produkcja Valve od zawsze była w jego głowie, ale decyzja nie należała do łatwych. W ramach przypomnienia Nivera grał już kiedyś profesjonalnie w CS-a i to m.in. dla Team Vitality. Wówczas wygrywał z nimi m.in. Blast Premier Fall 2020. Dostaliśmy więcej informacji po składu Akademii Organizacji 9. Na początku marca pojawiły się plotki, że po zakupu Bambo w drużynie zobaczymy Hypexa, Killcapiego i rzecz jasna Pączka na pozycji trenera. W ostateczności Killcapi nie zostanie prowadzącym, a skład będzie
bardziej międzynarodowy z Edenem na pozycji prowadzącego. Dwa dni temu Pączek napisał, że tryouty się zakończyły i niebawem poznamy całą drużynę, a także opisze, jak wygląda cały proces tworzenia tej akademii. Mitar, który w 2023 roku zastąpił Kubena na pozycji trenera w organizacji Apex, ostatnio poinformował, że po kilku rozmowach zdecydował się na podpisanie z nimi kontraktu na dłuższy czas i ostatecznie z Apex jest związany aż do 2027 roku. Jak możemy przeczytać na gry online, doświadczony analityk Matt Piscatella stwierdził, że zbliżającymi się wielkimi krokami premiera GTA 6 może być najważniejsza w całej historii branży gamingowej. Obecny 2024 rok jest, jak to określił, trudny i bolesny przez brak jakichkolwiek większych premier, a ponowne ożywienie branży nadejdzie dopiero w 2025, kiedy dostaniemy Death Stranding 2, Pokémon Legends, a także GTA 6. Ta ostatnia jest zdecydowanie najważniejsza. Cytując, jeśli stopy procentowe spadną, a przepływ pieniędzy do deweloperów i wydawców wzrośnie, cykl deweloperski zapewne ponownie nabierze tempa. Prawdopodobnie nigdy nie powstała ważniejsza gra dla branży. Gala jest. O, ciągle siedzi. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.